To już tradycja, że Politechnika Częstochowska wraz z 6 wydziałami opuszcza w maju mury uczelni, aby na zewnątrz pochwalić się tym, co ma najlepszego. A który wydział jest najlepszy? Ja najbardziej cenię sobie, powiem panu szczerze, chociaż państwa wiem, że nie uwierzy, wszystkie wydziały. Wszystkie 6. Ale jedno panu zagwarantować. Są tendencje, żeby robić następne wydziały. Jak długo ja jestem rektorem, nie będzie następnego wydziału. Musimy mieć więcej studentów, żeby myśleć o zrobieniu nowych wydziałów. I po to są organizowane pikniki naukowe, aby młodych i bardzo młodych ludzi w przyszłości zachęcić do kształcenia właśnie na tej uczelni. Nie, a woda jak zamarza, to zamienia się oczywiście, który jest twardy i kruchy. Pokazujemy młodym ludziom, że warto przyjść do nas na Politechnikę, warto zająć się nauką, że warto wytłumaczyć, co się dzieje, wytłumaczyć sobie otaczający świat, nauczyć się go rozumieć i dlatego zapraszamy do nas, dlatego piknik naukowy. Pracownicy uczelni dwoili się i troili, prezentując różne doświadczenia, aby uczniowie szkół średnich poczuli chemię do jednego z 6 wydziałów. Czym tak dzisiaj dzieci straszycie? Proszę pana, efekt jest wręcz odwrotny od tego, o którym pan mówi. My chcemy pokazać młodzieży i przyszłym naszym studentom, że chemia to jest nauka bardzo ciekawa, że to nie tylko nudne doświadczenia w laboratorium, ale również takie, którym towarzyszy ogień, którym towarzyszy dym, którym towarzyszy feria cała kolorów i chcemy, żeby po prostu tą chemię do nas poczuli. Mamy przed sobą instalację fotowoltaiczną, panel fotowoltaiczny, bateria, przetwornica. Możemy podłączyć na przykład bezpośrednio panel fotowoltaiczny z pominięciem baterii do oświetlenia. I teraz w zależności od tego natężenia promieniowania słonecznego żarówka będzie nam przygasała lub też będzie się rozświetlała. Każdy wydział pokazuje to, co ma najlepszego, pokazuje, czym się zajmuje, czym można się zainteresować na tym wydziale, gdzie można się rozwinąć być może swoją pasję, zrozumieć ją, znaleźć sposób na życie i każdy wydział pokazuje to, co ma najlepszego. No to sprawdzamy pierwsze owoce pikniku i pytamy, gdzie młodzi ludzie chcą studiować? Wybieram się na Politechnikę na informatyczny kierunek, na przykład programistykę, bo jestem teraz w informatycznej klasie. Rozważam pójść na Politechnikę Częstochowską, ponieważ kierunki są naprawdę ciekawe i jest to interesujące po prostu. Patrzysz na zarobek, czy patrzysz na zainteresowanie, wybierając przyszły kierunek? Trochę tego, trochę tego drugiego. Głównie na zarobki, no bo jak wiadomo, to jest inwestycja w przyszłość, a przyszłość będzie bardzo związana z właśnie kierunkami informatycznymi. Zajrzyjmy jeszcze do jednego wydziału. Słyszałem, że na wydział zarządzania idą przede wszystkim dziewczyny i to wynika z ich charakteru, bo lubią rządzić. To prawda. A co kolega na to? Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Mniej więcej tak jest pół na wydziale. No zapytam, dlaczego warto studiować właśnie na tym wydziale? Dlaczego warto? Bo można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania, właśnie żeby zarządzać swoim życiem przede wszystkim i też żeby potem dostać pracę w swoim zawodzie, na przykład ja też już pracuję. Jest bardzo przydatna wiedza po prostu, ogólnie. Czy piknik przyniesie oczekiwane owoce? Czas pokaże. To są, jak wszyscy wiemy, działania długofalowe. Jak dzisiaj nie będziemy tego robić, to za 10-12 lat nie będziemy mieć w ogóle studentów. Ja wiem, że nie wszyscy przyjdą, ale wielu przyjdzie albo opowie gdzieś kolegom, koleżankom i oni mogą tutaj przyjść. A patrząc na to, jak świat się rozwija, Wydział Środowiska chyba może spać spokojnie. Mam nadzieję, dlatego że wszystkie problemy wokół nas dotyczą środowiska, energii, klimatu, więc jak najbardziej my się wpisujemy w to. Trzeba gospodarować odpadami, trzeba myśleć o zasobach, których nam ubywa, trzeba zastanawiać się, jak będziemy żyć w przyszłości, kiedy będzie coraz wyższa temperatura, będzie coraz mniej wody. Cały czas to słyszymy i u nas można się tego nauczyć, jak pomagać w przyszłości innym ludziom.